Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świech. Jestem właścicielem tego kanału, jak również twórcą strony internetowej ultrasamouk.pl. Dziś zapraszam na kolejny, już 12, ultrasamoukowy przegląd prasowy. Zapraszam do oglądania. Naukowcy z Northwestern University stworzyli projekt skrzydlatego mikrochipu, informuje PurePC. Urządzenia wielkości ziarenka piasku mogą być przenoszone przez wiatr i służyć na przykład do wykrywania zanieczyszczeń powietrza, chorób przenoszonych drogą powietrzną bądź skażenia środowiska, same będąc wykonane z materiałów w pełni biodegradowalnych. Jak to działa, można zobaczyć na stronie Uniwersytetu lub YouTube. Oba linki podaję na blogu. Całość opisano też na łamach czasopisma Nature. Apple pracuje nad wykrywaniem wczesnych objawów depresji, stanów lękowych i zaburzeń funkcji poznawczych, donosi Tabletowo. Projekt na telefony iPhone i zegarki Apple Watch rozwijany jest dwutorowo. Z Uniwersytetem Kalifornijskim, projekt nazywa się Seabreeze, i firmą farmaceutyczną Biogen, o nazwie P. Do badania będą używane dane z kamer, wyświetlaczy i mikrofonów. I pomyśleć, że kiedyś na coś podobnego wpadłem. Lasery wciąż w modzie. Tym razem posłużyły do stworzenia połączenia internetowego między Brazzaville a Kinshasą w Afryce, podaje Chip. Dodajmy, że oba miasta oddziela rzeka Kongo. Sama łączność opiera się na wiązce laserowej, która jest skierowana w odbiornik, takie lustro. W ciągu 20 dni połączenie internetowe dostarczyło prawie 700 terabajtów danych z prędkością do 20 gigabajtów na sekundę przy 99,9% dostępności. Jest to część projektu Taara, prowadzącego przez firmę X podlegającej Alphabetowi, który należy do Google. DuckDuckGo, firma, która stworzyła moją ulubioną wyszukiwarkę, kompensuje emisję dwutlenku węgla. Jest już negatywno-węglowo, przeczytałem w Komputer Świat. Kompensacja DuckDuckGo to m.in. bezpośrednia emisja, ale także emisje pośrednie, czyli na przykład wynikające z kupowania energii oraz produktów lub usług. To ważna wiadomość, biorąc pod uwagę, ile śmieci generują bitcoiny oraz ile energii potrzeba na ich wydobycie. Według serwisu instalki.pl każda transakcja przy wykonaniu bitcoina generowała około 272 gramów e-odpadów, czyli tyle, ile dwa iPhone 12 mini. Polscy naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu szukają mikroorganizmów zjadających plastiki, donosi android.com.pl. Projekt doktora Piotra Biniarza z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący biotechnologicznego rozkładu mikroplastików zdobył dofinansowanie z programu Sonatina 5 w wysokości 1,1 miliona złotych, jak można przeczytać na stronie Uniwersytetu. I brawo! Bydgoska PESA pochwaliła się prototypem lokomotywy na wodór, informuje Business Insider. Pokaz odbył się 21 września w Gdańsku podczas 14 międzynarodowych targów kolejowych Trako. To drugi tego typu po chińskim pojazd na świecie. Relacja z targów dostępna jest na kanale Wojto PKP na YouTubie. Link oczywiście u mnie. Aero 2, operator bezpłatnego dostępu do internetu i usługi prepaid w rodzinie, zostanie włączony do Polkomtelu, podaje Telepolis. Jako że Polkomtel, operator sieci Plus, był już wcześniej właścicielem 100% udziałów Aero 2, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym.
ultrasamoukowym przeglądzie prasowym numer 2 informowałem, że Dariusz Szpakowski nie wystąpi już w grze FIFA 22. Oficjalnie już zastąpi go Tomasz Smokowski, znany z transmisji Canal Plus i kanału sportowego. Przeczytałem w Komputer Świat. Będzie on komentować mecze z drugim dotychczasowym komentatorem, Jackiem Laskowskim. Nie gram, więc nie komentuję. Próbki zaś można posłuchać na YouTubie. Podaję za Komputer Światem. Link oczywiście u mnie na blogu. Pojawiła się nowa odmiana oszustwa na M-Obywatela bądź na wygraną w loterii szczepionkowej, donosi Spiders Web. Treść wiadomości rozsyłanej przez e-maile i SMS-y różni się, lecz zawsze kończy prośbą o pobranie aplikacji M-Obywatel. Kliknięcie w link powoduje jednak uruchomienie witryny łudząco podobnej do sklepu Play, dlatego pojawiły się oficjalne wezwania do pobierania aplikacji tylko ze sklepu Play lub App Store. Do czego takich próśb ja również się dołączam. Przed podobnymi oszustwami ostrzega również Komputer Świat, wskazując popularne ostatnio przekręty przez SMS. Są to na portfel, czyli mam zdjęcie portfela, czy to pana? Oraz na kwarantannę. Zostałeś skierowany na kwarantannę, a także na prąd. Zaplanowano odcięcie energii elektrycznej, koniecznie z wykrzyknikiem. W ten sposób przestępcy chcą otrzymać tak zwane wrażliwe dane osobowe. Hasło, numer konta czy numer PESEL. Klikanie w podejrzane linki łączy się zawsze z dużym ryzykiem, podobnie jak klikanie w linki z wiadomości od nieznanego nadawcy. Lub rozpoznać łatwo takie wiadomości przez sensacyjną treść. Wygrana, wykrzykniki i tym podobne. Co ja również pozwalam sobie przypomnieć. Kolejnym typem takiego oszustwa jest sposób na Netflix, informuje Telepolis. Opierając się na danych z firmy Bitdefender, serwis wskazuje lawinowy wzrost ataków phishingowych wymierzonych przeciwko użytkownikom popularnego serwisu streamingowego. Wiadomość zawiera informacje o niezapłaconym abonamencie, po czym historia jest ta sama co wcześniej. Fałszywy link, przekierowanie na fałszywą stronę, łudząco podobną do strony Netflixa. Znów pozwalam sobie zalecić ostrożność. Przekręty nie omijają wielkich graczy. Bankier.pl informuje o fałszywej stronie Alior Banku czy podszywaniu się pod komunikację ING Banku Śląskiego związaną z serwisem Vinted, a jeszcze wcześniej informował o wyłudzeniu danych kart serwisu OLX. Mechanizm jak wyżej. Nie tylko zresztą dotyczy to banków czy popularnych serwisów sprzedażowych. Niebezpiecznik informuje o wycieku danych osobowych klientów Taurona. Chodzi o aplikację Mój Tauron, w której po zalogowaniu widać było dane osobowe innych użytkowników korzystających z usług operatora. Jest to zresztą już drugi taki wyciek danych Taurona. Poprzedni miał miejsce niecały miesiąc temu, kiedy to wykradziono dane osobowe, w tym nagrania rozmów. Pod linkiem dostępnym zresztą na stronie z niebezpiecznika całe mnóstwo historii o takich wyciekach. Skala wręcz przerażająca. Wielka Brytania chce się stać potęgą w zakresie sztucznej inteligencji, donosi serwis Instalki.pl. Rząd opublikował 10-letni plan National AI Strategy. Obejmuje on różne programy i inicjatywy, np. granty na badania naukowe ulepszające i optymalizujące konkretne technologie oraz edukację społeczeństwa i bezpieczne wykorzystanie, sposoby na bezpieczne wykorzystanie tej technologii.
Jest to odpowiedź na National Artificial Intelligence Initiative z USA czy Chin, które według Business Insider wyprzedzają w tej kwestii Stany. Warto w tym momencie przypomnieć, że w Polsce polityka rozwoju sztucznej inteligencji została przyjęta ponad pół roku temu, a sam dokument można zobaczyć w sieci. Oczywiście link podaję u siebie na blogu. W najnowszym odcinku AI Show na Channel 9 prezenter Seth Juarez ogłosił zwycięzców konkursu OpenCV AI Competition 2021. Zostali nimi Cortic Tigers za rozwiązanie szersze wprowadzanie sztucznej inteligencji przez OAKD. Idea nieco podobna do aplikacji Seeing AI. Wyróżniono również dwa inne zespoły, Kaleta za system telemonitoringu wcześniaków oraz Cerebros za wózek inwalidzki nowej generacji. Wszystkie rozwiązania do obejrzenia na dedykowanym kanale YouTube, a ja bardzo serdecznie gratuluję wszystkim. Zachęcam do przeczytania artykułu na Spider's Web pod tytułem Zapamiętaj tę nazwę. GPT-3 pisze jak pisarz i programuje jak programista. Zabierze ci pracę. Mowa w nim o Generative Pre-trained Transformer 3, niesamowitej maszynie autorstwa firmy OpenAI. Możliwości i umiejętności tejże, jak na przykład pisanie tekstów literackich, ładnie opisano w serwisie Traffic Watchdog, link u mnie na blogu. Wracając jednak do materiału Spider's Web. Warto go przeczytać, choćby z powodu przytoczonych w nim artykułów z New York Times, czy nawet oryginalnego wystąpienia sztucznej inteligencji, czy GPT-3, w Guardian. Jest on również, mimo nieco przerażającego tytułu, dość wyważony i dobrze wychwytuje różnicę między umiejętnościami, czyli tym, co się da wytrenować, i świadomością, której, powiedzmy, nie da się nauczyć. Pozwolę sobie przytoczyć podsumowanie. GPT-3 pokazuje, że sztuczna inteligencja wymaga coraz poważniejszych mechanizmów regulacyjnych. Ich rolą nie powinno być hamowanie prac nad tą dziedziną, ale minimalizowanie społecznych lęków, nawet gdy te czasem bywają przesadzone. Właśnie. W świetle powyższego nie dziwi, że automatyzacja obsługi klienta ma się dobrze, jak można przeczytać w dzienniku internautów. Według ekspertów kluczowy był rok 2020 i sytuacja związana z pandemią, co przyspieszyło mocno rozwój tego segmentu. Jak twierdzą eksperci, nawet 7 lat. Jak można przeczytać w raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do 2025 roku wartość globalnego rynku sztucznej inteligencji wzrośnie do przeszło 190 miliardów dolarów. Jak dodaje Kamil Bargiel z SentiOne, do 2024 roku liczba asystentów głosowych, samych asystentów głosowych, ma osiągnąć 8,4 miliarda, czyli więcej niż populacja całego świata. I mówi to szef polskiej firmy. Dalej jeszcze idzie w tej wizji komputer świat, zadając pytanie, czy filmy, książki i teledyski staną się grami. Zaczyna się od felietonu Taylora Cowena, jak gry zmienią ludzkość, jaką znamy. I ten artykuł, czy ten felieton, jest mocną osią artykułu. Znów, pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój i sprzedaż gier, więc nie dziwi, że coraz więcej artystów bierze się za ich tworzenie, czy precyzując, tworzenie części do gier, jak na przykład muzyki, bo to bardzo popularne i dodajmy, bardzo płatne, bardzo dobrze płatne zajęcie. Przykłady w artykule. Serdecznie polecam. Z drugiej strony uspokaja informacja na Antyweb, że Amazon postanowił wydać dwie wersje nowego czytnika Kindle Paperwhite wersji 5. Wersja standardowa będzie mieć większy, jaśniejszy ekran oraz mocniejszą baterię, a przede wszystkim będzie wyposażona w wejście USB-C. Nieco droższa z
Signature Edition będzie dodatkowo mieć czujnik jasności otoczenia oraz możliwość ładowania bezprzewodowego. I na tyle zmian w stosunku do tradycyjnego czytania. Tradycyjnego, ja mam Kindle 4. Jestem w stanie się zgodzić. Gala wręczenia Emmy za nami, informuje Komputer Świat. Aż 44 statuetki trafiły do Netflixa. Największą wygraną The Crown, nominowana w 63 kategoriach, a zdobyła aż 21 statuetek, między innymi za najlepszy serial dramatyczny. Jako że kategorii jest 119, pozwolę sobie tylko wspomnieć, że film bliski mi ideologicznie, The Social Dilemma, o czym zresztą informowałem przez Instagram, otrzymał 2 statuetki. Warto wspomnieć, że jest on wciąż dostępny za darmo na YouTube. Gratuluję wszystkim zwycięzcom i również tym od Social Dilemma. A może przede wszystkim. 13 października o 10 rozpocznie się konferencja Checkpoint Experience. Rejestracja na wydarzenie online jest darmowa. Samsung ogłosił nabór do programu Solve for Tomorrow. Zapisy trwają od 20 września 2021 roku. Informacje podają za What's Next. Tam też znajdziecie wymagania. Konferencja Microsoft Ignite odbędzie się w dniach 2-4 listopada. Zapisy są już możliwe, a na moim kanale przewodnik, jak się zapisać oraz co już wiadomo. O połączeniu perfum i technologii donosi Benchmark. Paco Rabanne wydał bowiem perfumy Phantom, które skądinąd mają flakonik w kształcie robota. W zakrętce, czyli głowie robota, znajduje się chip NFC, który użytkownika ma zabrać do świata Phantom, czyli prościej na tę stronę. Ta oferuje 3 funkcje. Generator playlisty, Boombot, filtr na Instagram, Phantom Filter i naukę tańca, AR Phantom Dance. Ja nie jestem w stanie tego pokazać, ponieważ nie mam perfum. Producent twierdzi, że będzie więcej funkcjonalności. Sam zapach, cytrusy z dodatkiem lawendy i wetyweri. Czy to jest warte około 500 zł? Miało być bez komentarza. NFT, non-fungible tokens, które pojawiają się od jakiegoś czasu już w moich relacjach, stają się coraz popularniejsze. Jak informuje serwis Wirtualne Media, piosenkarka Dorota Doda-Rabczewska zapowiedziała, że będzie sprzedawać części skanu 3D swojego ciała w formie tokenów NFT. Jest to w jej opinii plan inwestycyjny, gdyż wartość tokenów będzie rosła wraz z jej popularnością. Zapisy z dziennikarskiego obowiązku są dostępne na stronie, do której link znajdziecie u mnie, choć całość i tak już wyprzedana. Udało się powstrzymać od komentarza. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas tradycyjnie, mając nadzieję, że nie zaliczycie go do czasu zmarnowanego. Oczywiście zachęcam również do kontaktu. Najwygodniej mailem, ale również sprawdzam komentarze na blogu oraz YouTube. Podobnież zachęcam do odwiedzenia mojego profilu instagramowego bądź strony na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie poniżej. Dziękuję raz jeszcze, zapraszając po kolejne przeglądy ultrasamoukowe, jak również inne pomysły, które tutaj mam, będą się pojawiać w kolejnych dniach. I żegnam się z Wami na dziś. Do usłyszenia i zobaczenia. Trzymajcie się.